W Wiśle otwarto habsburską osadę gospodarczą. To coś w rodzaju skansenu, na który składają się dwa budynki, w których można przenieść się w czasie. To oficyna mieszkalna i budynek mieszkalno-gospodarczy odtworzone tak, jak wyglądały na początku XX wieku. Paweł Jędrusik. W środę w Wiśle zaprezentowano habsburską osadę gospodarczą. Na razie mogli ją zobaczyć tylko zaproszeni goście. Dla mieszkańców będzie dostępna od około połowy stycznia. No, trzeba było takiego miejsca, żeby po prostu tych ludzi ściągnąć ku Wiśle, żeby mieli co, by mieli co pokazać, żeby my nie wstydzili się za tę naszą Wisłę, że nic nie robimy, że mamy postępy, do przodu idziemy. Inwestycja to część projektu Śląsk-Cieszyński. Wspólna historia drewna, żelaza i ludzi. Można tu odwiedzić dwa drewniane budynki, w których znajdują się przedmioty codziennego użytku z początku XX wieku. Są także elementy multimedialne. Osoby, które przygotowywały ośrodek, nie chcą nazywać tego miejsca ani skansenem, ani muzeum. Tutaj można dotknąć eksponatów, powąchać ziół. Generalnie chcieliśmy tutaj zaprezentować eksponaty z epoki Habsburgów, którzy władali Śląskiem Cieszyńskim jako prawowici władcy, nie byli tutaj zaborcami, do 1918 roku. Choć osada będzie wkrótce dostępna dla mieszkańców, to nie koniec inwestycji. W Wiśle chcą, aby w przyszłości tuż obok powstały miejsca rekreacyjne. Mam nadzieję, że to miejsce ciekawe będzie. Wiele ludzi zostawiło tutaj naprawdę sporo swojego serca i zaangażowania. No nic, tylko zaprosić. Realizacja projektu kosztowała prawie 10,5 miliona złotych. Samo wyposażenie osady pochłonęło około 400 tysięcy złotych.